jednolity plik kontrolny od 1 lipca 2018 roku mają obowiązek składać mali, średni i mikroprzedsiębiorcy na żądanie organów podatkowych. Co to oznacza? To oznacza, że nie przesyłamy takiej informacji do organu podatkowego co miesiąc, tak jak jest to w przypadku JPK VAT, tylko dopiero w przypadku, jak organ podatkowy od nas tego zażąda. I kto ma obowiązek składać? Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe w formie papierowej, nie ma obowiązku składania takiego JPK na żądanie. Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego na pewno miało na celu po pierwsze przyspieszenie kontroli podatkowej, po drugie ujednolicenie przekazywanych informacji, na pewno też zmniejszenie kosztów kontroli podatkowej, tak? Bo w tym momencie, jeżeli przedsiębiorca prześle dokładnie usystematyzowany w ten sam sposób, co każdy inny przedsiębiorca w kraju, wyciąg ze swoich ksiąg podatkowych, będzie on analizowany w sposób automatyczny, więc nie będzie potrzeby, aby urzędnicy przychodzili do każdego przedsiębiorcy na kontrolę, spędzali tam kilka dni, co oczywiście też po pierwsze ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i na pewno troszeczkę ograniczy stres mikroprzedsiębiorców, po drugie na pewno zmniejszy koszty takiej kontroli podatkowej.